Cześć Michał. Cześć Paweł. Wiesz, spotkałem się ostatnio z taką rzeczą, z takim zagadnieniem, który intryguje coraz większą rzeszę kierowców. Zwłaszcza tych, którzy samochodami elektrycznymi nie jeżdżą, a mają zamiar. Mianowicie temat ten dotyczy baterii. Bo o ile jeżeli mamy do czynienia z samochodem, który ma 2 litry, 3 litry, 6 litrów, 5 litrów. V6, V8, tak, 3 cylindry, to już 4 cylindry, przez tyle 5 lat cylindrów, 6, większość 8, społeczeństwa, 12. Większość kierowców jakby nauczyło się, z czym to się je, ile to pali. Już w zasadzie już to pytanie, ile jak masz samochód, który posiada właśnie te 5-6 litrów, to już nie musisz pytać, ile to pali. Ale sytuacja zupełnie się zmienia, jeżeli mamy do czynienia z samochodami bateryjnymi. I teraz wytłumaczmy, albo ty wytłumacz, szanowny ekspercie, co oznaczają różnego rodzaju pojemności baterii. Ja zamieniam się w słuch, dzisiaj nie przerywam. Czyli krótko mówiąc, mówimy dzisiaj o tym, że pojemność baterii może mieć wpływ na moc samochodu, czy na zużycie energii. I na to, i na to. Dobra, to teraz spójrzmy na to, co się stało ostatnimi czasy w motoryzacji. Pamiętasz, kilkanaście lat temu generalnie oznaczenie na klapie bagażnika, czy na przykład w koncernach BMW, czyli na przykład 330, czy w koncernie Audi, gdzie pojawiały się różne oznaczenia, czy w Mercedesie, mówiło o pojemności silnika i łatwo było czytać, co tam jest za silnik, jaką ma moc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później te koncerny zaczęły troszeczkę stosować inną politykę informacyjną na tych klapach. Dzisiaj niekoniecznie 340 ma silnik 4-litrowy, tylko ma silnik 3-litrowy uturbiony, tak? Albo w ogóle Audi przestało pokazywać pojemność silnika, tylko ma takie swoje skróty, które mówią o przedziale mocy, czyli mówimy serii, chciałem powiedzieć. No serii i przedziale mocy. Mm-hmm. Więc jakby to już tam trochę zniknęło. W przypadku samochodów elektrycznych moc jest głównie uzależniona od mocy silnika elektrycznego i teraz to, co robi część koncernów, to mocniejsze odmiany mają 2 silniki na przedniej i na tylnej osi. Mogą mieć różne, no najczęściej mają tą większą baterię. Czyli na przykład spójrzmy na samochody ze stajni Volvo. P8 w XC40, napęd na przód, na tył, moce tych silników się nie sumują, czyli tam pojedynczo ma 216, a całość ma około 400 koni mocy, bateria większa. W grupie Volkswagen jest bardzo podobnie, albo kupujemy samochód z tą baterią, powiedzmy, większą, z napędem na tył, albo na obiosie, wtedy mamy 2 silniki, wtedy ten samochód jest mocniejszy. Co się przekłada na wyższą prędkość maksymalną? Niedużo, ale tak, no bo dzisiaj mówimy o ograniczeniu tej prędkości głównie ze względu bezpieczeństwa i taka jest polityka koncernów, ale przekłada się też oczywiście na lepsze przyspieszenie, no oczywiście na inną trakcję, biorąc pod uwagę ten napęd na 4 kołach. Miałem mówić wolniej, ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że znowu zasuwam. Dobra, no to piękne wprowadzenie zrobiłeś, ale jeżeli mamy baterię o mocy tam powiedzmy 90 kilku... Pojemności, ojejku, ale fopa, no ale ja dzisiaj gorzej się czuję. O pojemności 90 kilku kilowatogodzin, co to w takim razie oznacza dla kierowcy? Jak on ma to interpretować? Użytkowo, jak on ma to interpretować? Tak. Użytkowo, chciałbym to przenieść na rynek konwencjonalnej motoryzacji. Użytkowo to jest taki większy bak, po prostu. Czy taka jest pojemność baku. Czyli dzisiaj, chociaż to nie jest takie proste. To na moment. Czyli w takim razie pojemność baterii powinniśmy stawiać na równi z pojemnością baku? Aż takiego uproszczenia? Użytkowo można tak powiedzieć. Czyli pojemność baterii to jest mniej więcej wielkość baku, czyli determinuje nam zasięg. Mhm. Ale z drugiej strony typ napędu, czyli czy 2 silniki, czy 1, znowu nam ten zasięg determinują, bo samochód z jednym silnikiem, czyli trochę słabszy, jest lżejszy, więc będzie dźwigał tych kilogramów mniej, przez co będzie mniej zużywał energii. I teraz, z drugiej strony, patrząc na przykład na... Będziemy cię używać sporo przykładów, jeśli pozwolisz. Patrząc na przykład na markę Volvo, samochód w odmianie P6, w testach okazało się, że ma zasięg bardzo podobny do samochodu, który ma w wersji P8, który ma 2 silniki, jest dużo mocniejszy i ma większą baterię. Ten P6 ma troszkę mniejszą baterię, ale przez to, że jest lżejszy i słabszy, nie zachęca do tak dynamicznej jazdy. Aż tak dynamicznej jazdy, no, to mniej więcej te zasięgi są równe. W grupie Volkswagen znowu
też producent podaje, że te samochody jednonapędowe, tylnonapędowe, przy tej baterii, która ma pojemność w okolicy powiedzmy 80 kWh, bo różnie podają różni producenci, czy to jest Audi, czy to jest Skoda, czy to jest Volkswagen, różnie je nazywają, ma tego zasięgu odrobinę więcej według WLTP, no bo jest lżejszy, więc nie dźwiga tyle kilogramów, więc powinien tej energii zużywać mniej. Tak to mniej więcej wygląda. Zatem podsumowując, mocy baterii nie powinniśmy absolutnie łączyć z mocą. I teraz zmierzamy do początku tego, o czym ty mówiłeś, że to, co było, na chwilkę jeszcze przerwę, to, co było z tyłu na tej klapie silnika, czyli jaka jest na klapie samochodu, co ja dzisiaj gadam, nie wiem, coś jestem rozkojarzony, to, co było z tyłu na klapie samochodu, to nam mówiło o tym, jakiej mocy mamy silnik, natomiast w tym wypadku bateria to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego i raczej przy tych popularnych markach o mocy silnika będzie decydowało to, czy mamy jeden silnik, czyli krótko mówiąc, czy napęd na jedną oś, czy na dwie osie. To nam determinuje. Chociaż część producentów, znowu się odwołam do marek, pozostawiła tą nomenklaturę benzynową. Spójrz, Taycan może też występować na przykład w wersji Turbo S, tak? Mimo że tam żadnej turbiny nie ma, ale jest tam to odniesienie do najmocniejszych wersji benzynowych. No dobra, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który cały czas jest bardzo mocno z tym powiązany i przejawia się, czy to w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, czy coraz częściej na TikToku, różnego rodzaju filmów i filmików, które pokazują samochody elektryczne. Zawsze pojawia się pytanie o ile zużywa kilowatogodzin. No i jeżeli pada odpowiedź, no to potem część znowu, czy to jest dużo, czy mało, pyta. Jak to interpretować? No to jest ciekawy temat. Szanowny ekspercie. To jest w ogóle ciekawy temat. W dobie tak jeszcze rosnących cen paliw. To jest w ogóle ciekawy temat, bo ludzie, którzy zaczynają jeździć samochodami elektrycznymi, zaczynają zwracać uwagę właśnie na zużycie i pytają, ile kilowatogodzin to auto zużywa. Potem odnosząc to, nie wszyscy, ale już pomału jest taki trend, odnosząc to do zużycia w domu, czyli zaczynamy rozumieć, o co chodzi z tą kilowatogodziną. Czyli jak dzisiaj sobie powiemy, że samochód zużywa powiedzmy te 15, 16, 20, 30 kilowatogodzin na 100 kilometrów, to potem patrzymy na nasz rachunek i mówimy, ojej, to jednak dużo w tym całym wolumenie. Czyli dzisiaj, ja jak użytkowałem hybrydy typu plug-in, to mogłem powiedzieć, że połowę zużycia szło na ładowanie tej hybrydy typu plug-in, a połowę szło na zużycie potrzeb domowych. Czy będzie więcej w przypadku samochodu elektrycznego? No i tak i nie. Ja starałem się, żeby ta hybryda typu plug-in była zawsze naładowana i tam codziennie kapało te 10 kWh energii. Teraz się okazuje, że elektrykiem nie wyjeżdżam więcej dobowo niż 10 kWh, czyli teoretycznie ten wolumen pozostał ten sam, ale jakość znacznie lepsza. Bo wiesz, bo ty trochę inaczej potrafisz jeździć, o czym przypominam ja na każdym kroku. Natomiast wracając do mojego pytania, jeżeli na przykład mówimy, że ten samochód zużywa 35 kWh, 40 kWh, 20 kWh, to według 100 kWh, ciężarówka albo więcej. 100 kWh, to jak to tłumaczyć osobom niezwiązanym z elektromobilnością jeszcze, żeby oni sobie to, wiesz, umieli policzyć, bo przysłowiowe 6-7 na setkę, mówię o litrach, jest akceptowalne. 4-5 jest super. Powyżej dychy, no to już jest, wiesz, to już jest sporo. No i teraz jak powinniśmy zużycie... Jak to odnieść? Tak, do czego to odnosić, jak to im tłumaczyć, jak zrobić, żeby osoby rozpoczynające dopiero swoją przygodę z kilowatogodzinami. Elektromobilnością po prostu... umiały to odpowiednio interpretować. To tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że mały miejski samochód, jak początkujący użytkownik będzie w stanie zmieścić się powiedzmy w 12-14 kWh, to będzie dobrze. Czasem... Czyli jeszcze na moment ci przerwę. To gdybyśmy sobie podzielili, tak jak są podzielone, wiesz, auta na segmenty, na grupy, segmenty A, B, C, D i tak dalej, to może tutaj powinniśmy już zamyśleć o jakimś progu dopasowań tego zużycia baterii. Tak, ale to też jest bardzo indywidualnie, no bo jeżeli dzisiaj mówimy, że ile powinien zużywać samochód, który w litrach benzyny, który ma 400 koni mechanicznych i napęd na 4 koła po mieście. 13, 15,
w litrach, tak? No pewnie. Czyli dynamiczne jeździe. Nawet ponad. Nawet ponad, tak? No to mówimy, że taki samochód ze stajni Volvo, jak się nim dobrze i oszczędnie jeździ i jednocześnie nie odbierając sobie... Co tu dzisiaj z tym Volvo? Podaję przykład. Frajdę z jazdy. No to mamy zużycie na poziomie 18 kWh, więc... Co jest bardzo dobrym wynikiem. Co jest bardzo dobrym wynikiem. Jest super wynik. Poniżej... Dobry, raczej dobry, złe słowo. W miarę duży, w miarę szybki samochód, który zużywa poniżej 20 kWh, to jest naprawdę super wynik. Ostatnio mi się udało na trasie drogą ekspresową i autostradą 220 km zużyć Volkswagena ID4, tym w wersji Pro, czyli 204 konie mechaniczne i napęd na tył, 17,2 kWh na 100 km. Więc uważam, że wynik też bardzo dobry, w upałach prawie 30-stopniowy. Dobrze, to w takim razie... I teraz, czyli jeżdżąc po mieście, powiedzmy maluchy między 12 a 14 kWh, klasa średnia między 14 a 18 kWh i wszystko większe powiedzmy do 26 kWh. Tak powinno być ok. Ale znowu EQS-em przy naszej wspólnej jeździe udało nam się zrobić wynik poniżej 20, ale przy spokojnej jeździe po mieście, ale znowu nie odbierając sobie tej odrobiny przyjemności z jazdy. Więc pamiętajmy, że samochody elektryczne, bateryjne mają tą znakomitą cechę, że w momencie odjęcia pedału gazu i rekuperacji nie tylko oszczędzamy energię, ale też ładujemy sobie akumulator, co w przypadku samochodu benzynowego jest niemożliwe. Nikt nam przy hamowaniu benzyny do baku nie naleje. Tak, ale znowu, ja tymi autami elektrycznymi trochę pojeździłem, ty jeździsz nimi jeszcze więcej ode mnie, natomiast no też bądźmy zupełnie szczerzy. Ta rekuperacja no nie odzyska tyle energii. Fajnie, że to odzyskuje. No nie ma perpetuum mobile, ale tak. Nie mówmy o tym, że naładuje auto, bo byśmy musieli chyba, ja nie wiem, z Kasprowego zjechać. Z Hiszpanii tak jechać do Polski cały czas z góry. Z Kasprowego zjechać. Tak, ale pozwala nam przyjąć pewne wzorce zachowań, które moim zdaniem zupełnie poprawiają bezpieczeństwo jazdy, bo zaczynamy jeździć w stylu defensywnym, czyli patrzymy sobie, co się dzieje przed samochodem, wtedy odpuszczamy pedał gazu i oszczędzamy. Z tym się już zgadzam z tobą bardzo i niejednokrotnie o tym mówiłem, że przesiadając się do auto spalinowego, jak odpuszczam gaz, bo tu już jest ten nawyk po elektryku, nagle dziwię się, że coś dziwnego za tym się dzieje, że nie hamuje. Że nie hamuje. Tak, ale... Wróćmy jeszcze na chwilę do konstrukcji samochodów elektrycznych, o tym też mówiliśmy. Mercedes EQS, którym jeździliśmy obaj. Zobacz, jaki tam jest mały współczynnik oporu CX. Czyli znowu konstruktorzy szukają tych oszczędności przy projektowaniu samochodu. O felgach już kiedyś rozmawialiśmy, że one są zabudowane, że mają powodować, żeby ten opór powietrza był jak najmniejszy. Teraz znowu buduje się samochody, które mają ten opór powietrza mieć jak najmniejszy. Zobacz, że w zasadzie nie ma atrap, które są, jak to się mówi, dziurawe. Tak? Czyli nie ma tych kratek wlotu powietrza, bo to jest wszystko niepotrzebne w samochodach elektrycznych. I przypomina mi się taki odcinek starego Top Geara, gdzie Jeremy Clarkson walczył na pętli północnej z Fordem Transitem, który miał wykręcić odpowiedni czas, zaklejając wszystkie dziury w nim. W sensie wszystkie szczeliny, nie dziury. On był cały pozaklejany srebrną taśmą po to, żeby zmniejszyć opór powietrza, więc dzisiaj mamy to w autach elektrycznych, które po prostu tych otworów, tych szczelin nie mają po to, żeby być jak najbardziej opływowe, jak najmniej stawiać ten opór powietrza to prawda. W trakcie jazdy. Natomiast kończąc i podsumowując... Jeszcze opony. I podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, czyli tak, bardzo taka dobre zużycie baterii to jest... Energii. Niech ci będzie, że energii. Chcesz baterię zużywać? Niech ci będzie, że energii. To jest do 20 kWh w przypadku nieco większych aut. Zgadza tak, się? Tak, nawet czteronapędowy. I tak to po mieście. I tak to powinniśmy zaczynać rozumieć, że to co powyżej, to tak jakbyśmy powiedzieli, że auto już dużo pali. W starej nomenklaturze. Tak, dużo zużywa, tak. Zobacz, że większość samochodów elektrycznych, każdego koncernu w zasadzie, ma taki wskaźnik ekonomiczności na desce rozdzielczej, który pokazuje, ile w danym chwilowe zużycie energii nam pokazuje. I teraz możemy się dostosować, balansując pedałem przyspieszenia, do tego zużycia, żeby je zminimalizować. Czyli jedziemy z górki, odpuszczamy, prędkość jest utrzymywana, tej energii idzie mniej. Czyli nie musimy jakby na stałe gdzieś tam cały czas tego gazu trzymać w podłodze, tylko sobie nim balansować. Gdzieś tam powiał wiatr, też możemy sobie spokojnie odpuścić, za chwilę przycisnąć, zjeżdżając z górki, odpuścić gaz przy hamowaniu. To fenomenalnie działa na autostradzie.
razie, kiedy mamy jeszcze włączony komputer pokładowy z wartościami chwilowego spalania, gdzie nagle się okazuje, że przy odpuszczeniu gazu, czyli powiedzmy wyprzedza przed nami samochód ciężarowy, drugi samochód ciężarowy, myśmy jechali 140, odpuszczamy pedał gazu i nagle nam się pokazuje, że chwilowy odzysk energii to jest nawet na poziomie, dochodzi do 100 kWh na 100 km, chwilowy. Czyli odzyskujemy sobie tą energię przez 5, 6, 7 sekund, czyli trochę nie żal znowu przyspieszyć, bo część żeśmy zmagazynowali, tak? To jest jeszcze jeden temat, który bardzo z tym się wiąże, który właśnie teraz przyszedł mi do głowy, to fakt, że kupując nowy samochód, gdzie znaczną część dzisiaj samochodu stanowi koszt baterii, to na jaką baterię powinniśmy zwracać uwagę? Jakich w ogóle nie brać pod uwagę, czyli o jakich pojemnościach, jakie według ciebie są najbardziej optymalne, no a jakie brać pod uwagę wtedy, jeśli nas na to stać? To jest bardzo dobre pytanie. I to jest dobre pytanie i znowu mi powiesz, że ci na nie nie odpowiem, bo moim zdaniem to zależy od potrzeb użytkownika. Mhm. Czyli na dzisiaj wybieramy sobie... Mówimy styl jazdy miejski z lekki. Powiedzmy raz w miesiącu, raz na tydzień chciałbym gdzieś pojechać. Nawet nie. Ja bym powiedział tak. Wybieramy samochód taki, który jest dla nas wygodny, potrzebny i użyteczny. Czyli jeżeli potrzebujemy większy samochód z większym bagażnikiem, wybieramy auto z większym bagażnikiem. Ale skupmy się na baterii. I wtedy dobieramy sobie baterię do tego, co potrzebujemy. I najczęściej, oczywiście najlepiej jest wybrać tą baterię największą pod kątem tego, że jak nam się zmienią preferencje i będziemy więcej wyjeżdżać w trasy, no to będzie ona odpowiednia. I to jest fakt. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje baterii, tylko samochód do jazdy po mieście, a są takie samochody, które dzisiaj tacy kierowcy, którzy nie wyjeżdżają swoimi autami z miasta, no to lepiej wybrać tą baterię mniejszą. Ona jest po pierwsze na tańsza. Przykład? To zależy od chodzi samochodu. Chodzi o przedział pojemności, tak żebyśmy, słuchaj, bo mniejsza, duża, okej, ale zakładam, że oglądają nas albo chcieliby posłuchać osoby, które rozpoczynają. W autach kompaktowych nie zaczynałbym dzisiaj baterii mniejszych niż powiedzmy 40-50 kWh. O właśnie. I takie są na rynku. O takie rzeczy mi chodzi. W autach, których czasem chcielibyśmy wyjechać gdzieś dalej, czy na wakacje gdzieś pojechać, czy pojechać raz w miesiącu z Warszawy do Gdańska, czy z Warszawy do Katowic, to raczej baterie w okolicach 80 kWh, 70-80 i tyle. I to powinno być wystarczające. Natomiast, jeśli potrzebujemy samochód do pracy, to wtedy dobieramy już pod konkretne potrzeby. Jeżeli to jest auto służbowe, które ma służyć w mieście do tego, żeby rozwieźć przesyłki, nawet nie mówię o samochodach dostawczych, tylko o samochodach małych, miejskich, kurierskich, czy służy jako auto pulowe w korporacji, które załatwia sprawy kancelaryjne, zakupowe, spotkaniowe w tak zwanym carpoolingu, no to dobieramy taką baterię, która na wprost odpowie na potrzeby powiedzmy 130% dziennych przebiegów zimą. Mhm. Tak, ale jeżeli auto jest garażowane i stoi sobie w podziemnym garażu, no to ono już tak nie będzie wrażliwe na temperaturę, no bo ta bateria będzie trzymana w jakimś tam sensownym zakresie temperatur. To podsumowanie numer dwa dzisiaj. Jazda miejska, auto, w którym jeździmy tylko i wyłącznie po mieście, bateria 40-50 w zupełności nam powinna wystarczyć. Po mieście to nawet czasem 30 wystarczy w mniejszym aucie. To w ogóle nie ma problemu. No to już jest mało. W Skodzie City Go to jest wystarczające po mieście. No w sumie tak. A widzisz, pojawiła się. Tak, a jednak odcinek bez Skody City Go. Ale oglądałem ostatni odcinek na YouTubie. Tam taki znajomy mój kolega wystąpił, opowiadał o takim pojeździe Civic. No znam tego typa. Znasz go. Tam ten samochód będzie dostępny z kilkoma pakietami baterii. Tak. Najmniejszy będzie jakiś taki bardzo, bardzo mały. 13. No to jest za mało, ale weźmy pod uwagę fakt, że to jest pojazd elektryczny. Pojazd elektryczny. Który... I tutaj... Czyli jeżeli by rozwoził catering na przykład do samolotów na lotnisku, to jest idealne rozwiązanie. To może te 13 kWh wystarczy bateria, tak? Tak, czyli znowu wracamy do tego, do samochodu, które mają zastosowanie profesjonalne, takie użytkowe, stricte, to trzeba dobrać do przeznaczenia. No tak, bo jeżeli będzie jeździł po mieście w nieco dłuższe trasy, to 13 jest zdecydowanie za mało. Ale tak jak wspomniałeś, jeżeli na przykład po terenie danej fabryki, po lotnisku, po terenie jakiejś instytucji, to po co więcej, po co przykład? Może dla ochrony, no to gdzieś tam w kampusie, po co większa bateria, jak ten samochód i tak, czy nawet jako dostawca pizzy, czy dostawca w ogóle cateringu, no to samochód, który może wrócić do restauracji, nawet się podpiąć na 15 minut, doładować się troszkę, pojedzie dalej, nawet na ładowarce tych kilometrów będzie przybywać od ziarka do ziarka, będzie kapać sobie i ta bateria będzie uzupełniana. Pamiętajmy, że każda bateria waży, czym większa, tym więcej, więc też to się odbije na niższym zużyciu energii, no bo masa będzie niższa na fizykę po prostu. No pięknie, pięknie, więc dzisiaj typowo bateryjnie już kończymy. Naładowana bateria, tak? Tak, do zobaczenia za tydzień. Cześć Michał. Cześć Paweł. Aha,
Ogłoszenie elektromobilnościowe. Pod koniec wakacji chcielibyśmy zrobić akcję, gdzie po prostu przy jednej ze stacji Elocity spotkamy się z wami. Porozmawiamy o elektromobilności, samochodach, zwyczajach, wyzwaniach i kulturze. Plan jest taki, że to wy wskazujecie, wybieracie stację, przy której chcielibyście się z nami spotkać, przejechać waszymi autami. Co ważne, ta stacja powinna być dostępna publicznie. Powinna mieć dobry parking, tak żebyśmy się wszyscy pomieścili i spokojnie nagrali długi, długi materiał. Czyli warto, żeby nie była w żadnym centrum handlowym, czy na przykład przy hotelu. I teraz tak, ta stacja, która wygra w komentarzach, wygra, po prostu my tam będziemy. Oprócz tego, że będziemy rozmawiać, pokazywać wasze auta, was, jeżeli będziecie chcieli, to co będziemy jeszcze robić, Michałek? Rozdamy kupony. Tak, dużo kuponów. Dużo dużych kuponów na ładowanie. Co ważne, dużych baterii będą i małych baterii. I tym razem baterii. Większe. Okej, no to by było na tyle. Wybierajcie. Do zobaczenia. Cześć.